Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę i słuchajcie, ja już zrobiłam sobie czarną kawę i naprawdę już się do niej przyzwyczaiłam. Chyba jednak już odchodzę od tej kawki z mlekiem, ale to mnie bardzo cieszy. Tymczasem moje mieszkanie już wygląda naprawdę jakbym posiadała psa. Byłam właśnie ciekawa, czy Lunę zainteresują frotki, tak jak większość psiaków. Na przykład Zoe to też uwielbia frotki, różne gumki do włosów. I byłam ciekawa, czy Lunka też to polubi. No zobaczymy, czy będzie zainteresowana. I jak z tą gumeczką? Podoba się, czy nie podoba się? Damo, chyba fajne, co? Chyba fajna. Boże, ona tutaj w obiektywie wygląda na taką czarną kropkę. Czarną kropeczkę bez oczek, tak? Teraz czas na makijaż. Ja oczywiście zawsze jak się maluję, tutaj daję Lunce kocek, bo ona zawsze siedzi, patrzy na mnie. Albo właśnie sobie śpi, zawie się w taki kłębek i nie śpi przynajmniej na podłodze, tak, misia? Oczywiście, kochani, czas na pielęgnację. Tutaj ja cały czas stosuję tą koreańską pielęgnację, oczywiście SPF. I dzisiaj również będę testowała produkt od marki Veoli, który dostałam od mojej siostry i od Jacka. Między innymi na urodziny właśnie było w paczce, że tak powiem. I słuchajcie, jestem bardzo ciekawa tego produktu. To jest takie serum pod oczy, które ma pięknie rozświetlić nam okolice oka. Ja słyszałam w ogóle bardzo dużo pozytywnych opinii odnośnie tej marki i w ogóle odnośnie też tego produktu. Także jestem ciekawa, czy mi akurat również przypadnie do gustu. Powiem Wam, że ja naprawdę bardzo siebie lubię bez makijażu. Natomiast bardzo często mam przeróżne wypryski. To mnie trochę denerwuje. Gdybym, słuchajcie, nie miała żadnego pryszcza na twarzy, to bym całe dnie pewnie chodziła bez make-upu, bo jest to naprawdę bardzo wygodne. No ale że mam często jakieś niedoskonałości, nie jest fajne. To gdzieś tam przez to czuję taki dosyć spory dyskomfort. Ale gdyby nie to, to słuchajcie, mam wrażenie, żebyście mnie cały czas widzieli bez makijażu, bo dla mnie jest to naprawdę bardzo wygodne, a gdzieś tam te wypryski pojawiają się cały czas przed okresem. Potem jak zjem na przykład jakąś czekoladę, czy cokolwiek, czy nie daj Boże coś z laktozą, to już w ogóle mnie tak wysypuje, że naprawdę moja buzia jest bardzo, bardzo wrażliwa. No ale trudno, taki mój urok, nic z tym nie zrobię, trzeba pewne rzeczy po prostu zaakceptować. Moja piękność. Miocie? Błaziu, wszędzie z mamulką, wszędzie z mamulką i z mamulką. Czy tylko ja zmieniam głos, kiedy mówię do psa? Kochanie, ty chyba musisz iść na drzemkę, co? Ty chyba potrzebujesz drzemki, misia. Nawet nie wiecie w ogóle, jaka jestem szczęśliwa. Mam wrażenie, że Luna odmieniła moje życie. Jesteśmy ze sobą naprawdę zaledwie kilka dni, a widzę, jak tryskam energią i jak mi sprawia to radość, kiedy budzimy się wspólnie, bo Luna ze mną śpi w łóżku. Wiem, że zaraz zostanę skrytykowana, że jak ja tak mogę. Słuchajcie, mogę. I zawsze, wiecie, wskakuje mi na twarz, całuje mnie, liże i to jest po prostu takie nieocenione. Widzę, że jest naprawdę szczęśliwa, że niczego jej nie brakuje, że już się nie boi, że jest szczęśliwa mrdogonkiem, wykłada się na plecach i w ogóle wczoraj zasnęła na plecach, więc jeśli pies zasypie na plecach, jest to oznaka tego, że czuje się bezpiecznie. Wiecie, jaka Luna jest grzeczna, ona jest tak grzecznym psiakiem. Załatwia mi się tylko na matę, ani razu się jej nawet nie zdarzyło załatwić na łóżko, czy gdziekolwiek poza matą. Także albo dostała dobrą szkołę w hodowli i po prostu ta pani wychowuje dobrze te psiaki, albo naprawdę jest tak ułożonym psiakiem i szybko ogarnia, że tak powiem. Tam gdzie ja, tam Luna. Ja idę do toalety, Luna idzie do toalety. Ja się kąpię, Luna siedzi przed prysznicem i patrzy na mnie. No po prostu to jest tak przekochany pies, że ja nie mam pytań. Dobra, ona się zajmie sobą, a ja wam pokażę. Taram, zobaczcie, jaka piękna torba. No jest po prostu boska. Obiecałam sobie, że już dosyć różowych dodatków. A koniec końców wyszłam z różową torbą. A chciałam kupić wszystko w kolorze szarym, bo Luna jest ciemna, to mówię, niech to będzie wszystko takie, wiecie, w jej kolorach. No ale ten różowy to jest po prostu coś niesamowitego, to wygląda tak słodko. Tutaj są takie przepiękne koloraliki. Słuchajcie, taka torba kosztuje 400 zł, więc no nie jest to tania sprawa. Ale naprawdę jest bardzo dobrze wykonana. Już Luna w niej była. Ta torba nam się przyda przede wszystkim, kiedy będziemy jeździły do Luny babci, oczywiście, czyli do mojej mamy, to ta torba będzie ekstra, bo ona w pociągu sobie będzie w niej siedziała, no i myślę, że zda egzamin. Tutaj z tyłu jeszcze mamy zameczek, tutaj możemy szczotkę schować, jakieś przysmaczki. W ogóle muszę wam to opowiedzieć, bo ja w ogóle jestem w szoku, jestem ciekawa, co wy generalnie myślicie na ten temat. Opowiedziałam tą historię również mojej menadżerce. Pozdrawiam cię, Sylwia. Dla mnie to jest coś niesamowitego, w takim w złym znaczeniu tego słowa bardziej, bo chciałam opowiedzieć sytuację, którą miałam dzwoniąc do przeróżnych hodowli na terenie Warszawy i nie wiem, dlaczego tak jest,
Ale ja bazowałam trochę na doświadczeniu mojej siostry, kiedy ona kupowała Zoe. I wiecie, ja byłam napalona na te pierwsze hodowle, bo te psiaki również były piękne, ale po styczności z osobą, która miała mi sprzedać tego psa, stwierdziłam, że ja nie kupię tego psa, bo ta sama osoba już mnie po prostu zniechęciła. Ja prosiłam o zdjęcia psa, wyobraźcie sobie, albo chociażby jakieś nagranie, bo widziałam zdjęcia na stronie internetowej, natomiast chciałam zobaczyć, jak piesek się, przez płacenie jakiejkolwiek zaliczki, chciałam zobaczyć, jak ten piesek zachowuje się w środowisku naturalnym, czy jest szczęśliwy, czy jest raczej spokojny, czy dużo szczeka, czy ma fajny kontakt z innymi psiakami. I wyobraźcie sobie, że mówię teraz o osobie, od której nie kupiłam psa, tylko miało to miejsce wcześniej, bo wybór hodowli ostateczny nie był tym pierwszym wyborem, wiecie o co chodzi. To słuchajcie, ja zadzwoniłam do tej pani i poprosiłam tak bardzo miło, grzecznie, czy byłaby w stanie wysłać mi jakieś takie fajne nagranie psiaka. A pani myśli, że nie mam co innego do roboty? Pani myśli, że ja nie pracuję? Że ja nie mam innych obowiązków, tylko ja będę za psami latała z telefonem i robię im zdjęcia? Jak sobie pani to wyobraża? I w mojej głowie wtedy się pojawiło: okej, dziękuję bardzo, do widzenia. I wtedy zadaję sobie takie pytanie, czy ja jestem dla pani, czy pani jest dla mnie? Też jej powinno z drugiej strony zależeć, no bo jednak to ona dostanie pieniądze. Wiadomo, że trzeba być kulturalnym. Ja nie wymagam naprawdę wiele. Nie chodziło tylko o taką kulturę. Jeśli nawet nie chciała mi tego nagrania wysłać, bo miała tam jakieś różne przyczyny, no to można zawsze, wiecie, w ładniejszy sposób to wytłumaczyć. I mówię: okej, trudno, ten pies był przepiękny również, bardzo mi się spodobał, ale w ogóle to nie był ten vibe. Po prostu już spoczęło takie bardzo duże zniechęcenie i stwierdziłam, że widocznie to nie miało być to. No i padło właśnie na Lunkę, także dobrze, że tak wyszło koniec końców, ale tak chciałam wam opowiedzieć o tej historii, bo naprawdę była ona bardzo nieprzyjemna. I w ogóle to nie było, wiecie, jeden raz. Ja dzwoniłam do innych hodowli i sytuacja była identyczna, że nikt nie chciał miło porozmawiać, tylko wszyscy tak z łaską. Nie wiem dlaczego, może ja jestem jakaś dziwna, ale dla mnie klient to jest nasz pan. Tak jak każdy powinien mieć myślenie, że jednak ktoś chce od nas coś kupić, trzeba być miłym, kulturalnym, a jeśli nawet nie chcemy czegoś zrobić, no to trzeba w miły sposób to wytłumaczyć, żeby było miło, przyjemnie, sympatycznie, albo chociażby zaprosić na spotkanie na żywo z pieskiem, bo na przykład ta osoba mogła oczywiście nie chcieć wysłać tego nagrania, bo miała jakieś różne powody, to mogła mnie chociaż zaprosić, żebym pieska zobaczyła na żywo. Dziwna sprawa. W ogóle już mam taką rutynę, że kiedy wstaję, Lunce zawsze gotuje wodę, żeby miała taką zagotowaną, świeżą. Słuchajcie, ona sobie ostygnie i dopiero wtedy jej właśnie wlewam do jej miseczki. I codziennie to robię. Codziennie świeża woda, przegotowana i tak jest najlepiej. Nie wiem, czy kogokolwiek to zainteresuje, ale może wam pokażę, co Luna dostała w wyprawce. Tutaj mamy taką, słuchajcie, karmę typową dla terierków. Pani naprawdę dała mnóstwo karmy. Tutaj mamy kolejną, akurat teraz Lunka je tą. I ja powinnam mieszać ją z tą, ale na razie jej daję tamtą. Ta ma nieco większe kawałki, ale pani mówi, że ona ją lubiła zawsze w hodowli. Tutaj mamy różne kości, ale to takie na potem. Następnie mamy oczywiście gumeczki do włosów. Jak Lunce urosną, słuchajcie, włosy, no to będziemy bawić się w kiteczki. Następnie mamy taki krem pod oczy. Luna go uwielbia. W ogóle to jest cudowne, że ona sobie daje przemyć oczka. Już to robiłyśmy kilka razy. W zasadzie codziennie. Tutaj mamy suszonego królika, jagnięcinka. Akurat otworzyłam tą jagnięcinkę i naprawdę jej bardzo smakuje. Tutaj mamy takie dwie puszki. Plus Lunka jeszcze dostała bardzo dużo zabawek, także pani zadbała o wszystko z hodowli. Tutaj mamy taką zabaweczkę. Te zabawki akurat pani mówiła, że sama robi. Widać, że ta osoba z hodowli naprawdę robiła to z pasji. Wszędzie na wejściu, na posesji były jorki, jakieś piękne pomniki. W ogóle naprawdę widzę, że taka oddana osoba, która kochała te zwierzaki, co też jest bardzo ważne, kiedy kupujecie pieska z hodowli i widzicie, że ten piesek po prostu miał tam dobrze. Co ma mama? Wąchasz mamy? Z rana, słuchajcie, z Luną mamy taką rutynę, że sobie tańczymy. Biorę Lunę na ręce, włączam muzyczkę i mamy tany, tak? Dobra energia od rana. Ja wam muszę to pokazać. Luna po prostu dostaje co chwilę jakiś prezent. To jest niesamowite. Zobaczcie, jaki piękny namiot personalizowany dla Luny. Wysłała go nam pani Basia z Baby Worlds. Ja zaraz wam tutaj podam nazwę strony internetowej. Pod tą samą nazwą również znajdziecie Instagrama. Widać, że to wszystko jest po prostu zrobione z serca, od serca. No spójrzcie, jak to przepięknie
wygląda. Tak naprawdę wszystko jest personalizowane. W dodatku jest taki kosz na zabawki. Chciałam akurat, żeby wszystko było w kolorze szarym. No mega to wygląda, zobaczcie, Lunka. To również było wszystko w zestawie. Te serduszka właśnie, taka przepiękna chmurka oraz kolejna kosteczka personalizowana. No pięknie. Ja powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak naprawdę na stronie znajdziecie namioty dla zwierzaków, ale i również dla dzieci. Jest, proszę bardzo, Instagram. Ja jeszcze Wam przeczytam, co możecie znaleźć na stronie internetowej. Namioty dla dzieci, namioty dla zwierząt, kosze na zabawki, poduszki, huśtawki, zestawy do jogi nawet. I pozostałe akcesoria. W tych pozostałych akcesoriach, słuchajcie, znajdziecie duży wybór dodatków do pokoju oraz do domu. Balony z dowolnym haftem, kostki z imieniem dla pupila, kokony niemowlęce, organizery do łóżeczka, ochraniacze, laleczki ręcznie robione, poduchy do huśtawek wiszących, plecaczki dla dzieci, literki z imionami i co tylko chcecie. Jeśli wpadniecie na jakiś pomysł, być może jeśli napiszecie do pani Basi, wasze zamówienie zostanie wykonane. Jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych. Naprawdę jeszcze raz bardzo dziękujemy. Luna jest zachwycona. Lunka jest jej zachwycona. Luna miała drzemkę, tak? Spała, wstała właśnie. Przychodzę do Was z moimi zażaleniami. Po pierwsze, mam strasznie popękane usta. Idzie jesień i mam co roku z tym ogromny problem. I bardzo lubię wazelinę. Ona jest taka fajna, ale one mi tak pękają, że szkoda gadać, słuchajcie. Nastawiłam przed chwilą pralkę, mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzała. Ja ostatnio zaniedbałam w ogóle wszystko, jeśli chodzi o mnie, o moje takie sprawy. Nie mówię tutaj o YouTubie już, o internecie, tylko po prostu zaniedbałam taką siebie. Aha! Nie! Luna, ja do Was mówię i tak mówię, co? Tak cicho. A Luna w tym czasie wzięła się za ogryzanie. Dziękuję, Luna. Dziękuję Ci bardzo. A propos właśnie, chciałam Wam powiedzieć o książkach, zajmowałam czytanie książek i pamiętać, jak Wam pokazywałam te książki już kilka miesięcy temu, nie przeczytałam żadnej z nich. Jedyną, którą przeczytałam, była ta książka o jelitach, a to leżało po prostu i się kurzyło. Jest mi ogromnie wstyd za to, bo sama przed sobą się okłamałam, jeśli chodzi o czytanie książek, bo obiecałam sobie, że wezmę się za to, a zawsze było coś ważniejszego. Także powiem Wam, że teraz miałam taki weekend dla siebie, gdzie w końcu byłam sama z Luną i naprawdę wczorajsza sobota była taka typowo dla mnie i dzisiejsza również. Fakt, nagrywałam dla Was, bo u mnie nie ma czegoś takiego, że jest niedziela, okej, nie robię nic, tylko mimo to, że jest niedziela, sobota i tak uważam, że zawsze mam na to czas, czyli na internet. Ale przychodzi wieczór i słuchajcie, postanowiłam, że wybiorę sobie jedną książkę z tych i przeczytam. Są to książki psychologiczne. I może to, że Wam powiem tutaj, zmobilizuje mnie do tego, że po prostu chcę przeczytać tą książkę. Luna, co ty gryziesz? Aha. Inne książki też muszę tutaj położyć, bo ona się wzięła za gryzienie tego. No ale jest szczeniaczkiem, to jest akurat zrozumiałe, bo rosną jej ząbki i pewnie wszystko ją swędzi. Może Was też to zmotywuje, abyście wypożyczyli, kupili jakąś książkę, zrobili coś dla siebie na przesłuchanie na przykład podcastu, co tylko chcecie, co wolicie. Tak? No my z tym małym stworkiem spędziłyśmy mały weekend w domu, bo nie wiem, czy wiecie, czy w ogóle to mówiłam w tym vlogu, ale jeszcze Lunka nie może chodzić na żadne spacery ze względu na to, że jeszcze tego nie ma szczepienia na wściekliznę. Jest to ostatnie szczepienie, które nas czeka. Bardzo się martwię, jak ona to przejdzie. Już się stresuje. Wczoraj już przyjęła tabletkę na robaczki, tak? Mama była u weterynarza. Jutro idę po kolejną tabletkę na kleszcze. No, a potem idziemy do babci. Nie no, ja się muszę Wam do czegoś przyznać. Ja nie jestem fit. Dostałam lindorki na urodzinę i prawie już lindorków nie ma. Pół zjedzone. Nigdy nie byłam fanką lindorów, ale dzisiaj, słuchajcie, po prostu popłynęłam. Nie mam nic słodkiego generalnie w mieszkaniu, bo staram się ogólnie i tak nie kupować, tym bardziej, że mam tą dietę, no i czasami sobie coś tam gotuję sama w domu oczywiście, ale gdzieś tam, no jak jestem sama, to nie jem nigdy sama słodycze, ewentualnie z kimś. A lindorki leżały w szafie i tak dobrze się prezentowały na półce, że skusiłam się i naprawdę mi fajnie wjechały. I chyba od dzisiaj jestem fanką lindorów. A tak prezentuje się mój pies. No, szczeniaczki generalnie dużo śpią i Luna ma takich drzemek naprawdę bardzo sporo. Ale już jest wieczór, także mam nadzieję, że jeszcze ostatni siku będzie na macie. I pójdzie spać. Ja wiem, że w tym filmie jest tak naprawdę 3/4 Luna, ale ona jest takim słodziakiem. Wybaczcie za tyle kadrów, ale myślę, że tak samo Was to rozczula jak mnie. Dzisiaj na śniadanko mam takie przepyszne czekoladowe placuszki. Tutaj z jakimś kremem. Wyrzuciłam niestety
etykietę, to zapomniałam, słuchajcie, co to dokładnie jest, ale wygląda bardzo smakowicie. Tutaj zaraz będzie kawka i miło można zacząć poranek. Wróciłam właśnie z zakupów i stwierdziłam, że mimo to, że miałam dzisiaj pyszny catering, ja Wam muszę po prostu pokazać ten przepis, bo ja to danie jadłam tak naprawdę notorycznie przed przyjazdem do Polski. Jest to bardzo proste w wykonaniu. Myślę, że w większości to zasmakuje, także gotujcie z Julią dzisiaj, proszę bardzo. Będzie Wam potrzebna pierś z kurczaka. Tutaj mam w opakowaniu 300 gram. Ja będę Wam pokazywała proporcje dla jednej osoby. Ja wykorzystam niecałe 150, myślę 120, a może i nawet 100, bo naprawdę to danie będzie objętościowe, będą warzywa, cukinia, papryka i makaron. Ja zawsze jadłam z ciemnym, ale dzisiaj akurat miałam ochotę na takie jasne. Dodatkowo oczywiście sól, pieprz i ja tutaj kupiłam takie przyprawy jak oregano, papryka słodka, możecie paprykę ostrą dodać. Ja też czasami jadłam z curry, dodawałam troszkę tego curry, bo curry jest bardzo intensywne. Tutaj nam już się gotuje makaron, przyprawiłam kurczaka i teraz czekamy, aż się zarumieni, aż się podsmaży. I to będzie, kochani, tak naprawdę cała filozofia, czyli smażymy kurczaka, później osobno smażymy cukinię razem z papryką, gotujemy makaron, następnie wszystko łączymy na patelni i mamy szybkie, proste danie. Już sobie wszystko ładnie połączyłam. Daję jeszcze temu kilka minut i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I tak prezentuje się mój obiadek. Smacznego! Wpadłam do Primarka i zobaczcie, ile świątecznych rzeczy już tutaj można znaleźć. Niesamowite, jest początek października, a już mamy świąteczne rzeczy. Przyjechałam generalnie do Galerii Młociny, aby oddać lampion do Homely. A jak się okazuje, gwarancja, zwroty przyjmują tylko online, także ja z tym wielkim pudłem bez sensu tutaj w ogóle przyjechałam. Także powiem Wam, że jestem wściekła, ale przy okazji pójdę na shopping. A karton zostawiłam chwilowo w Homely, także później będę musiała go odebrać. Jestem właśnie w Isku, bo szukam poduszki o wymiarze 70×80, tak aby moje poszewki wszystkie były dobre. Dlatego koniecznie dzisiaj muszę coś wybrać, bo wszystko jest po prostu za duże, a wielka szkoda. Dlatego muszę dzisiaj kupić dwie poduszki. Jeszcze poszukuję jakiegoś fajnego dywanu do mojej łazienki, bo jednak brakuje tam czegoś takiego mięciutkiego. Ten dywan wpadł mi w oko, tylko nie wiem, czy beż będzie pasował, chociaż... Ja ostatnio bardzo polubiłam się z szarościami i w moim mieszkaniu jest naprawdę bardzo dużo tego koloru, ale ten też jest bardzo ładny, w ogóle taki mega przyjemny i cena też jest fajna. Dobry! Dzień dobry, myszkusiu! Chodź tutaj! Pokażę Wam, co kupiłam. Z tych drobniejszych zakupów to kupiłam nową właśnie smycz w rozmiarze M tym razem. No tamta zdecydowanie była za mała. Tutaj wzięłam mój ukochany podkład z L'Oreala, bo mi się już skończył. I tutaj wzięłam maseczki. Za niedługo Klaudia przychodzi też do mnie na noc. Kupiłam nam takie z witaminą C, a tutaj na dzisiaj sobie wzięłam takie. Również szaleństwo zakupowe w Isku. Nie no, z tym szaleństwem to trochę przesadziłam, ale kupiłam takie rzeczy, które jeszcze mi są potrzebne, czyli dywan do łazienki oraz poduszki w większym rozmiarze. Także jutro na pewno się tym zajmę. Taram, dywan prezentuje się w ten sposób. No taki beżowy, mi się bardzo podoba. Przede wszystkim jest bardzo mięciutki. Mam nadzieję, Misia, że Tobie nie przyjdzie coś do głowy i nie nasiusiasz na niego, bo byłoby kiepsko. Zaraz, słuchajcie, go tutaj odpakuję i zobaczę, jak się prezentuje w łazience. No, ale my nie gryziemy tego. Nie no, moim zdaniem ten dywan świetnie tutaj pasuje. Bardzo ładny, taki idealny, jeśli chodzi o wielkość. Super, bardzo mi się podoba. Ja, kochani, oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Widzimy się już w kolejnym vlogu na moim kanale. Buziaczki. Pa, pa!